Dzień dobry, kochani. Witam serdecznie wszystkie zodiakalne wodniki na czytaniu tygodniowym od 3 do 9 października bieżącego 2022 roku. Karty mam już potasowane, teraz je przełożę i już patrzymy, co nadchodzący tydzień ciekawego dla Was przygotował. Poniedziałek, 10 kielichów. Wtorek, diabeł. Środa, sąd ostateczny. Czwartek, 10 mieczy. Piątek, 3 denary. Sobota, paź mieczy. I niedziela, królowa buław. W tle księżyc. No kochani, wyjaśni się jakaś sprawa, jakieś tajemnice, sekrety, ale też wodnik będzie taki małomówny, skryty. Już kochani, bo ja ciągle to jakoś krzywo tu rozkładam. O, teraz chyba ładnie widać. Ojej, no co z tym księżycem, moi kochani? Ból gardła, ból żołądka, jakieś zatrucia pokarmowe, alergie. No uważajcie, zwłaszcza te wodniki, które gdzieś tam na grzybki się wybierają, żebyście jakiegoś szatana, kurczę, nie trującego nie zebrały. No śmieję się, ale żarty żartami, trzeba być ostrożnym, trzeba uważać. Księżyc to jest też takie życie troszeczkę w iluzji, takie tłumienie w sobie emocji, tak. Problem z okazywaniem tych uczuć. No coś może Wam dolegać, ale nie podzielicie się z tym z innymi, bo nie chcecie ich martwić, tak? Czyli gdzieś tam wodnik w sobie jakieś smuteczki chowa. To jest też tęsknota za kimś bądź za czymś. No i może kobiece trudne dni, akurat niektóre wodniki mają w tym tygodniu. Stąd takie ich jakieś dziwne samopoczucie. Księżyc to też doskonała intuicja. Intuicja i inspiracje do tworzenia, więc wykorzystajcie tą energię. No, nawet tutaj te wodniki, które na pełni księżyca jakieś intencyjne świece sobie palą, no, może warto, jeżeli macie jakieś pragnienia, pomyśleć sobie, może ten księżyc pomoże. Rak, ryba. Takie osoby z Waszego otoczenia, no też być może trzeba z nimi porozmawiać, może nie do końca odkrywają się, może trapią mnie jakieś problemy, zwłaszcza jeżeli to jest ktoś z najbliższej rodziny, tak? Siostra, córka, mama. Widzicie, że to jest na przykład śmiech przez łzy albo no, takie troszeczkę udawanie, nakładanie maski. Może dyskretnie, delikatnie trzeba porozmawiać na jakiś trudny temat. Pocieszyć tą osobę, jakoś emocjonalnie dodać jej otuchy. Dobrze, kochani, poniedziałek fantastyczny, 10 kielichów, więc taki spokój, wyciszenie. Zobaczcie, tutaj ten piesek i kotek wygrzewają się przy ciepłym kominku, więc na pewno fajne takie rodzinne relacje w pracy, też fajna atmosfera. No te wodniki, które szukają pracy, pojawi się jakaś ciekawa oferta, ale wiele z Was będzie wracać do poprzedniej pracy, do byłych pracodawców, być może do firm, gdzie wcześniej składaliście podania o przyjęcie, no i z jakichś powodów nie mogliście się dostać, ewentualnie mieliście wtedy wybór pomiędzy większą ilością ofert, no i akurat z tamtej zrezygnowaliście, a teraz być może znowuż potrzebują chętnych i się zdecydujecie, więc tutaj niektóre wodniki będą właśnie powracać do jakiejś dawnej współpracy. Zobaczmy tą dziesiątkę mieczy, co Was tak zmartwiło tutaj. Kończą się jakieś trudne sprawy, zmartwienia, ale zaraz do tego dojdziemy. Dziesiątka kielichów, spokojny dzień. Naprawdę, każdą sprawę pozałatwiacie sobie pięknie, na spokojnie. Ludzie będą życzliwi, mili, uśmiechnięci. Wam też humor dopisuje. Jakieś spotkanie rodzinne, bądź z bliskimi miło spędzicie sobie wieczór. Będzie taka czułość, bliskość. Naprawdę będziecie się czuć wyśmienicie. Natomiast w związkach bardzo dobrze, tutaj no to co powiedziałam przed chwilą, bardzo dbacie o to, żeby być ze sobą, może wróci do domu ktoś, kto dawno nie był,
albo wodnik, albo wasz partner bądź partnerka gdzieś pracował daleko, dawno się nie widzieliście, była ta tęsknota, więc tutaj wodnik rzuci się na szyję, no i nie odklei się, że tak powiem, od drugiej połówki. Będzie chciał się nasycić i nacieszyć jego towarzystwem bądź jej. Miło spędzony czas, naprawdę taki fajny, spełniony, zrealizowany dzień. We wtorek diabeł, czyli coś was zdenerwuje, ewentualnie czegoś się będziecie obawiać. Tutaj może mieć na was duży wpływ koziorożec. Nie wiem, czy wami manipuluje, czy was dominuje, zaraz zobaczymy. Ewentualnie jest czymś zestresowany, bądź jakaś osoba z otoczenia no, ma problemy z jakimiś uzależnieniami. No, to jakaś nerwowa atmosfera w domu. No, ten koziorożec, jakieś zależności, jakieś wpływy kogoś z rodziny. No chyba, że wy macie na czymś punkcie obsesji i nie możecie się tak właśnie od tej osoby uwolnić. Chciałybyście ją cały czas przy sobie mieć. Może być jakaś zazdrość, mogą być jakieś drobne kłótnie, ale myślę, że mimo wszystko to i dojdziecie do porozumienia, tak? Żeby też nie przesadzać w pewnych kwestiach. Jeżeli chodzi o jakieś sprawy urzędowe, no tutaj no, nie martwiłabym się na zapas, nie denerwowała, nie obawiała, jaki będzie rezultat, bo mamy 4 buławy, więc będą powody do radości. Tutaj kończą się jakieś trudne sprawy u wodnika. Tu mam też powrót do zdrowia i zakończenie jakiegoś etapu leczenia właśnie od uzależnień. I to dużo radości, dużo takiej satysfakcji, naprawdę. Będziecie się bardzo cieszyć, że ta osoba była silna, że sobie poradziła, że jednak zawalczyła o siebie, o swoje zdrowie. No nie, może u niektórych tak będzie. No akurat tak się tu położyły te karty. Bo sąd ostateczny to jest też właśnie uwolnienie się od jakichś zadłużeń, ale też uzależnień, jakiejś trudnej sytuacji. Tak? Nagła zmiana w życiu, powrót do zdrowia. Jeżeli chodzi o jakieś choroby dolne, dolnej części układu pokarmowego, jelita, tak? Jakieś zaparcia, jakieś niestrawności, jakieś wrzody, no to tutaj też właśnie powrót do zdrowia. Może wątróbka, może śledziona, może trzustka, ale no, tylko nie u niektórych. Ogólnie musicie mieć troszeczkę też cierpliwości, bo w domu, a to dzieciaki mogą być głośne, a to może niezapowiedziani goście, a wodnik troszeczkę będzie taki poddenerwowany. Ewentualnie mamy coś takiego, kochani, czasami, napiszcie w komentarzach, czy wy coś takiego też macie, że no dosłownie czujecie taki niepokój, że niby jest wszystko ok, ale tak jakby coś miało się zaraz wydarzyć, jakby aż nieraz momentami gęsia skórka, same włoski stają na ręku, tak, i człowiek tak czuje pod skórą, że coś zaraz będzie nie tak. No i właśnie taki niepokój. U jednych jest to związane z chorobą, depresją, jakimiś stanami lękowymi, nerwicą, a znowu inni być może mają jakieś przeczucie, że nagle być może jakaś niemiła sytuacja się wydarzy. Więc tutaj wydaje mi się, że niektóre wodniki będą takie poddenerwowane w tym dniu. Dobrze, jeżeli jesteście w związku z koziorożcem, miło spędzony dzień, planowanie jakiegoś fajnego wydarzenia. W pracy będzie nerwowo, ale poradzicie sobie. Nie ulegniecie też jakiejś presji. Natomiast jeżeli szukacie pracy, no tutaj przedyskutujecie to w domu, tak? Bo być może są jakieś zależności, że trzeba gdzieś dojechać. Może jest to nie do końca praca, która by spełniała wasze oczekiwania, tak? Jest tutaj dużo znaków zapytania, na które trzeba odpowiedzieć. No i wodnik po prostu chce to z najbliższymi przedyskutować w domku. Środa, sąd ostateczny, więc tak jak powiedziałam, zamykają się jakieś stare sprawy z przeszłości. Już wiem, dlaczego jest ten diabeł. U niektórych wodników może pojawić się były partner bądź partnerka. Może faktycznie ta osoba się leczyła. Może rozstaliście się przez jego nałogi, ale teraz ta osoba wzięła się za siebie, wyszła z tego i teraz znowu chce odzyskać rodzinę, chce do was wrócić. Więc tutaj też mogą być takie przypadki, co u niektórych. Ogólnie sąd ostateczny, podejście drugi raz do jakiegoś tematu, tak? Czyli raz się nie udało, spróbujemy jeszcze raz. No tak jak mówiłam, powrót do zdrowia, zakończenie jakichś trudnych spraw, nagła poprawa w życiu.
właśnie, czy to zawodowym, czy prywatnym. Jeżeli gdzieś tam oblaliście jakiś egzamin, będziecie mogli jeszcze raz do niego podejść, więc to takie drugie podejście do jakiejś sprawy, tak? Los daje nam szansę, żeby się poprawić, żeby jeszcze raz się wykazać. Uważajcie tylko, żeby znowu z czegoś nie zapomnieć, bo być może trzeba będzie się wrócić, donieść jakiś dokument, gdzieś tam czegoś zapomnieliście i dwa razy być w tym samym miejscu jednego dnia. To jest jedynie takie coś, co może być utrudnieniem. W czwartek mamy dziesiątkę mieczy. Dziesiątka mieczy to są jakieś informacje, jakieś wiadomości, ewentualnie taki stres, tyle spraw na głowie, które nas tak dobijają, że nic nam już się nie chce. Że już nie mamy siły z tym walczyć, że już widzimy po prostu, że no, pokonało nas to, tak, rozłożyło na łopatki. Natomiast całe szczęście to jest koniec zmartwień i przy tym mamy trójkę kielichów, więc no, będzie jakiś powód do radości. No nie chciałabym, żeby znowuż tutaj po jakimś leczeniu ktoś wrócił do nałogu i do hulaszczego trybu życia, tylko dlatego, że wodnik zaakceptował powrót, więc tutaj uważajcie, wodniki, na byłych partnerów bądź partnerki. No, żeby po prostu kontrolować to wszystko, tak? Bo ktoś może, no, niestety być nieuczciwy. Ale raczej wydaje mi się, że to są jakieś problemy, jakieś zmartwienia. Natomiast możecie mieć jakąś migrenę, kochani. Ostry ból głowy. Ewentualnie jakieś nerwobóle. No tutaj też całe szczęście długo Was to nie będzie trzymało. Ale warto to skonsultować z lekarzem, jeżeli to się powtarza. Jeżeli od rana bolała Was głowa, już wieczorem będziecie mieli dobry humor. Natomiast nie macie ochoty na jakieś spotkanie. I znowu może być tak, że ktoś do domu zapuka, tak, będzie chciał przyjechać, spotkać się z Wami. Koleżanka, przyjaciółka, może ktoś z rodziny. Jakieś tutaj powody do zazdrości też. Której z Was jest zazdrosna o partnera bądź partnerkę. To może być jakimś takim zmartwieniem. Częste jakieś wyjścia, jakieś zabawy. Może być zorganizowana jakaś impreza w czwartek. Nie wiem, czy to firmowa, czy gdzieś w plenerze, jakiś festyn, jakieś, nie wiem, wydarzenie. Ale wodnik nie będzie się czuł komfortowo. No, może za głośna muzyka, może po prostu słabo się czuje. Może boli go głowa, więc tak króciutko chyba pojawicie się na jakimś wydarzeniu. W piątek wodnik już zajmuje się pracą. Trzy denary to jest takie skupianie się na tym, co robię najlepiej, w czym jestem mistrzem, fachowcem. Przyjmuję jakieś zlecenie, jakąś ofertę, no i podpisanie też jakiejś umowy, tak? Więc tutaj prawdopodobnie wodniki, jeżeli nie mają pracy, tą pracę podejmą. Przystąpienie do jakiegoś egzaminu. Uczenie się na jakichś szkoleniach, warsztatach, zdobywanie wiedzy, szlifowanie swojego warsztatu, swoich umiejętności. No i fajna jakaś współpraca. No, trzy denary to jest jakiś układ, jakieś zlecenie, umowy. Nie tylko praca, być może, nie wiem, zatrudnicie kogoś do malowania ścian, bądź zlecicie komuś zrobienie jakichś ładnych mebli, tak? Bo chcecie sobie przed świętami zmienić wystrój domu bądź mieszkania, zamówicie ekipę remontową i tak dalej. Ale tutaj głównie wodnik w piątek będzie siedział nad swoimi jakimiś pracami. No będzie się skupiał na sobie. Może być tak, że tutaj ktoś z rodzin będzie miał pretensje, że wodnik, no praca jest ważniejsza i reszta domowników trochę zaniedbana, ale być może tak musi być. No może tam macie jakiś projekt do ukończenia i po prostu trzeba się na tym skupić. Przed weekendem zakończyć, żeby no, później w niedzielę gdzieś tam nie siedzieć i nie dłubać jakiś rękodzieł bądź gdzieś tam nad papierami siedzieć. Co w sobotę? Spotkanie z młodszą osobą z poznaku bliźniaka. To może być mężczyzna, ale niekoniecznie. Też jakieś wiadomości. Uważajcie na plotki w pracy. No i ktoś może Wam patrzeć na ręce. Tutaj może być też taka sytuacja, że niektóre wodniki udzielają lekcji, uczą, przekazują wiedzę, jakieś prowadzą zajęcia dodatkowe, warsztaty, może korepetycje, bo tu widzę takie młode osóbki, które chcą się uczyć, które są początkujące w jakiejś dziedzinie, tak? No, wodnik będzie się zastanawiał nad tym, co ogólnie dalej z pracą, co ogólnie dalej ze związkiem.
Tutaj też temat dzieci będzie poruszany. Jeżeli macie dzieci, to też właśnie jakieś dodatkowe zajęcia, bądź przypilnowanie w lekcjach. Obserwowanie pewnych wydarzeń, śledzenie informacji, a może jakaś ulubiona lektura, poczytacie sobie. No miło spędzicie czas, natomiast w pracy uważajcie, bo ktoś może Wam patrzeć na ręce, może was obserwować, tak? Zwłaszcza jeżeli jesteście na jakimś okresie próbnym. Może właśnie na weekend tutaj na jakieś szkolenia wyjeżdżacie. Niedziela królowa buła, więc tutaj spotkanie z kobietą spod znaku barana, lwa bądź strzelca. No, taka osoba myślała o Was, bądź napisze, odezwie się, zadzwoni. Jeżeli jest jakaś rozłąka pomiędzy Wami a ukochaną osobą, no to tutaj na pewno wodnik tęskni. Nie może się doczekać kolejnego spotkania. No i ta osoba bardzo mu się podoba. Tutaj też jakieś prace razem, nie wiem, może jakiś trening, może jakieś, jakieś prace w domu, albo nie wiem, ktoś przyjedzie zrobić Wam makijaż, bądź fryzjerka do Was do domu przyjedzie, tak, zrobić Wam jakąś fryzurę, zwłaszcza gdzieś tam się szykujecie. Aktywny dzień, niektórzy sobie pójdą na spacer, bądź jakieś rowery, rolki, może basen, żeby się troszeczkę rozruszać. No i to tyle chyba, kochani. No taki dzień, taki ten tydzień, taki przeplatany, no. Ale ufajcie swojej intuicji. Tyle jakieś też kreatywne pomysły i jakieś takie koncepcje Wam się zrodzą w niedzielę. Będziecie chcieli je zrealizować zawodowo. Dobrze, moi drodzy. Pamiętajcie, czytanie jest ogólne, na pewno nie dla wszystkich. Sprawdźcie sobie film ze swoim znakiem ascendentalnym. Ja Wam życzę wszystkiego dobrego. Dziękuję za uwagę i do usłyszenia.